Z tej strony Lightroomek. Dzisiaj Wam pokażę, jak lepiej budować oraz edytować. Jak będzie podobają takie odcineczki, to zostawcie łapkę w górę i subika, a ja będę dla Was nagrywał więcej takich, więc nomiczkę. Dobra, więc no najlepiej zacząć ćwiczyć na kreatywnym, ale bez ludzi, nie? Ponieważ dlatego, bo pierw jak nie umiecie budować i edytować, to nie nauczycie się no po prostu przy gościach, nie? Trzeba pierw iść i ćwiczyć. Ja z początku ćwiczyłam tak, że po prostu wchodziłem sobie na kreatywa i wchodziłem na jakąś mapkę tam randomową, ale najlepsze z galaksji, w jeden. I ten, no, i patrzałem sobie, jak po prostu próbowałam edytować, nie? Cały czas sobie tak edytowałem, zaraz wam to pokażę. Moje ustawienia, i chcę wam pokazać moje ustawienia. Ustawienia mam na czas przytrzymania przy edycji, mam na 100. Dlatego na 100, na przykład jeszcze czułość mnożnika w trybie edycji 1,9 i w budowaniu 9. Dlatego mam to na 0, bo jakby bardzo szybko się edytuje. Wyjmuje się budowanie i bardzo szybko się edytuje. Dlatego to mam na tyle procent. I zaraz wam pokażę. Najpierw proszę sobie zabrać jakieś bronie, tam dowolne, nie? I stawiacie na przykład sobie, na przykład chcecie się nauczyć edytować tak szybko no, ścianę. To robicie se turtla i próbujecie tak edytować sobie. Tak, tak. I tak cały czas edytować. Tak. Jak ktoś tak nie umie, to po prostu edytuje sobie na spokojnie. Edytuje. A potem, jak już mu to lepiej będzie szło, to zacznę tak to edytować, nie? Jak już tak będzie edytował, to dalej trzeba ćwiczyć. No, tak jest ze ścianą. Z podłogą jest kompletnie inaczej, bo jak już chcecie zrobić taki trik, nie, że tak stawiacie, tak, i tak, to jakby wam to powiedzieć, musicie pierwszy nauczyć edytować dobrze, jakby no dobrze się edytować podłogę i daszek, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Trzeba się tak szybko to nauczyć, nie wiem, i żeby szybciej to edytować, to trzeba mieć właśnie tu na zero i tak cały czas sobie robić. A potem już wejdziecie do jakby lepiej będziecie już edytować, a potem zacznie się po prostu robić już taki młyn. Albo niektórzy mogą też tak edytować. Mają cały czas zbudowanie wyciągnięte, ale ja tak właśnie nie lubię. To tak, daszek to tak samo jak podłogę, bo to nie jest nic innego, nie? Nasze kto tam obojętnie jak edytujecie, ale chodzi na przykład, większość osób nie potrafi edytować tak szybko schodów. Większość na przykład osób nie potrafi tak szybko edytować schodów. Nie wiem. Ja największy problem mam ze ścianą, z
kodami w ogóle problemów nie miałam. No, jak lepiej budować? Jak chcecie się nauczyć budować dziewięćdziesiątkę, to pierw musicie nauczyć się prostego takiego triku. Musicie tak zrobić. No nie wiem, jak to robi dziewięćdziesiątki. Na przykład jak ktoś się chce nauczyć dziewięćdziesiątek tak, no to tak cały czas sobie robi. Jak ktoś się tak nauczyć, to tak cały czas. Jak ktoś na przykład tak jak Secret Mongrel, tak, to też tak. Na przykład jak Tifu, to jest już obojętne, ale pierw musicie nauczyć się takich po prostu prostych metod tego nauczyć. Pierw musicie po prostu sobie już przygotować to budowanie, żebyście potem nie mieli problemów z budowaniem. Nie od razu, że jak ktoś chce na przykład jak Mongrel budować te dziewięćdziesiątki, tak już, tak od razu. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pierw się nauczyć budować tak. I tak cały czas budować. A potem jak już to będzie wam lepiej szło, to po prostu potem już z czasem robisz jakby swojego czasu te dziewięćdziesiątki. Nie, myślę, że to wam się spodobał taki mini poradnik. Myślę, że takich więcej będziecie chcieli, bo za dużo to mnie nie kosztuje. Zostawcie subika, łapeczkę. No i do zobaczenia. Siema.